Dobry wieczór Państwu, 10 minut po godzinie 18. Rozpoczynamy kolejną kwarantannę w HiFi. Proszę Państwa, jestem niezmiernie szczęśliwy, że w naszym cyklu występują nie tylko znani, uznani, wielcy pianiści, ale równie wielcy młodzi pianiści. I takim gościem jest dzisiaj Ola Dąbek, Aleksandra Dąbek. Dzień dobry, Pani Olu. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że w nerwach przed konkursem chopinowskim, do którego się Pani zakwalifikowała i już trzymamy kciuki, znalazła Pani czas, żeby zagrać w naszym studiu. Pani Olu, gdzie Pani mieszka, gdzie Pani studiuje, gdzie Pani się uczyła? Właściwie odpowiedzią na wszystkie te pytania jest Kraków. Mieszkam aktualnie w Krakowie, chociaż pochodzę z mniejszej miejscowości o nazwie Czyżówka. Aktualnie jestem doktorantką Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademia Muzyczna jest również moją macierzystą uczelnią, którą skończyłam rok temu. I pisze Pani doktorat u profesora Marka Schlesera, tak? Tak. A na jaki temat? Na temat twórczości fortepianowej Franciszka Mireckiego. Bardzo ciekawy temat, chociaż Franciszek Mirecki jest nieco zapomnianym kompozytorem w tej chwili, w związku z czym tym bardziej ważne, że Pani się nimi zajęła. A również ma Pani w swoim repertuarze jego jakieś utwory? Właśnie nad nimi pracuję. Mhm. Także jeszcze one nie są w repertuarze, raczej w takiej formie roboczej, ponieważ jest ich dosyć dużo, ale planuję zagrać koncert z wszystkimi jego dziełami, chociaż też jeszcze jestem w kontakcie z bibliotekami na przykład we Włoszech, które posiadają rękopisy niektórych dzieł. Więc jeszcze czekam. Pani Olu, to umawiamy się już na przyszłość, ponieważ ja mam taką ambicję, żeby przywracać różnych kompozytorów niesłusznie zapomnianych na sale koncertowe. Jeśli Pani się zgodzi, to w przyszłości zaproszę Panią jeszcze raz, tym razem na recital tego kompozytora, którym się Pani teraz zajmuje. To będzie mi bardzo miło. I co dzisiaj usłyszymy? Zapewne Chopina, bo przygotowuje się Pani do konkursu, z czego się ogromnie cieszę. Tak, dzisiaj będę wykonywała dla Państwa utwory Fryderyka Chopina. No to dobrze, to zostawiam Państwa z Olą Dąbek, która już za 9 dni zaczyna konkurs chopinowski i będziemy mogli śledzić w wielu miejscach, śledzić zmagania wszystkich konkursowiczów, ale proszę za Olę trzymać kciuki. No to Pani Olu, to niech Pani wobec tego zapowie, co Pani będzie grała, a ja się usuwam w cień. Dobrze. Na początek wykonam Nocturne op. 27, numer 1 cis-moll. Następnie dwie etiudy z op. 10, numer 5 i numer 7. Balladę Asdur. Następnie wykonam Nocturne op. pośmiertnego, Lento con gran espressione. Walca op. 18 oraz Poloneza fis-moll op. 44. Thank you.
Thank you.
Thank you.
brawo. Brawo, brawo, brawo. Dziękuję. Pani Olu, dziękuję bardzo. Nie zazdroszczę jurorom konkursu chopinowskiego, jeżeli same takie brawurowe wykonania będą mieli, to będą mieli ciężki orzech do zgryzienia. Dziękuję. Bardzo pani dziękuję i trzymamy kciuki. Proszę państwa, trzymamy kciuki za Olę już od 1 października. Tak? Od 2. Od 2. Pierwszego mam urodziny. To można też trzymać. No to wszystkiego najlepszego, to są kwiaty już awansem na urodziny. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, mam nadzieję, że wielbiciele Darka Malejonka nam wybaczą, że mamy lekkie opóźnienie. Chociaż nie mamy lekkiego opóźnienia. Wybaczą nam ci, którzy czekali na wiadomości, ale wiadomości to sobie można posłuchać kiedyś indziej. Natomiast taka żywa muzyka to jest sam miód. Do zobaczenia za tydzień.